Moim gościem jest Wiola, członkini zespołu Mrożanie. Proszę powiedzieć, jak długo już pani działa w tym zespole i w ogóle coś o zespole, bo on zdaje się jest znacznie bardziej znany poza Łodzią niż w samej Łodzi w województwie łódzkim. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Wioletta Malesa. W zespole jestem od jakichś 6 lat z małą przerwą. Natomiast no, zespół Mrożanie powstał w latach 80. Później troszeczkę mieliśmy przerwy, ale w 2003 roku został reaktywowany. Tańczyli w nim nasi rodzice, natomiast teraz tańczymy my. Jest to zespół pokoleniowy. I tak jak pani wspomniała, właśnie jesteśmy widziani coraz częściej, nie tylko w Łodzi, ale poza regionem naszym. Mianowicie zdobyliśmy w tamtym roku, w kwietniu, Grand Prix, nagrodę za folklor i za kulturę oraz za stroje. Był to międzynarodowy festiwal, dostaliśmy 3 pierwsze miejsca. I chyba A za co były, proszę przypomnieć, te pierwsze 3 miejsca? Za kulturę, folklor i za stroje. No właśnie, te stroje są takie przepiękne, okazałe. Czy to są stroje oryginalne, czy robione na potrzeby zespołu? To są stroje oryginalne, ale robione właśnie na Czyli oryginalna technologia, tak? Tak, oczywiście. To jest wszystko ręcznie tkane, haftowane. Także dużo pracy trzeba włożyć, żeby coś takiego A jaki folklor zrobić. Macie w repertuarze? Łowicki, tak jak tutaj region nam przedstawia. Tańczymy także tańce rzeszowskie, rosyjskie. Mamy także w swoim repertuarze taniec irlandzki. No i na Czyli wielokulturowy tak, zespół, oczywiście. Tak? No to fantastycznie. A proszę powiedzieć, czy macie jakieś plany festiwalowe na najbliższy czas? Znaczy, no planujemy. Na razie to jest taki cichy plan nasz, że może odbędzie się u nas w Nagawkach właśnie taki festiwal, ale jeszcze nic nie wiadomo. Zobaczymy. Miejmy no tak, tam nadzieję. Się budują fantastyczne warunki, Dokładnie, prawda? Dokładnie, tak. Amfiteatr, sala prób i zaplecze takie gastronomiczne i hotelarskie. Tak. No byłoby fantastycznie, a kiedy by się takie międzynarodowy festiwal folkloru mógł odbyć? Myślę, że w lipcu, bo tak jak już wcześniej mieliśmy takie imprezy, właśnie nazywane były one lipcówkami, dlatego właśnie w tym roku planujemy zrobić coś takiego. Nie wiemy, czy nam to wyjdzie, czy taki pomysł będzie można zrealizować, ale bardzo chcemy, żeby tak było. Chcemy nie tylko pokazywać właśnie nasz folklor tutaj, ale żeby wszyscy o nas usłyszeli. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów i licznych nagród. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.